Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Darkest Dungeon, gdzie dziś zajmiemy się znowu tutaj podlewelowaniem takiego niskolewelowego teamu. Mieliśmy trochę strat w wysokolewelowych bohaterach już ostatnio, w związku z czym postanowiłem, że trzeba będzie nabić jakichś nowych. Tym bardziej, że mamy fajne trinkety dla plag doktora, coś takiego na przykład, bardzo, bardzo mocny trinket, very rare, no tu jakieś 30% stone skill chance. Także mamy bardzo fajnego. W zasadzie, czy ja go chcę w ten sposób? Disorienting Blast, Battlefield Medicine, Plague Grenade. Chcemy stuna jak. Aha, ale to też jest stun, tylko że na jednego. Dobra, myślę, że weźmiemy sobie go w takim ustawieniu. Chcę przetestować go trochę w innym układzie. I no przede wszystkim nie mamy w tej chwili żadnego Plague Doktora. Idziemy sobie tu na mediuma, 12 jedzenia, jak to jest medium, tak, 3 łopatki weźmiemy, po 3 tego, oj, nie, tego chcę tylko 2 w ogóle mieć. Tak, jedziemy to w ten sposób. Trochę się zawiesiłem, sorry. Wild. W sumie co to znaczy wild? Ja sobie sprawdzę z ciekawości, bo zawsze między w odcinkach się zastanawiam czasem, co znaczą te słowa różne, a nie sprawdzam tego potem, bo zapominam, zajmuję się już czym innym. Nie ma w ogóle żadnego tłumaczenia. A formerly with the district of Southeastern England and included parts of Kent, Surrey and East Sussex. Czyli tłumacz nam mówi tylko, że jest to leśny dystrykt, to jest właśnie leśny obszar w Anglii. Kurde, duży medium, a kurde, naprawdę spory jest, muszę powiedzieć. Mam wrażenie, że mi tych pochodni nie starczy, jak to jest takie wielkie to miejsce. Nie, mają poulepszane wszystko, oni są na zerowych levelach dopiero. Nie wiem, jak sobie w ogóle poradzą na mediumie. O, ta już ma jakieś choroby. Ale pak kontań. Nie, ona jest kleptomanką. No nie. No, co za kleptomanka wredna. Znaczy tej wody święconej to mi nawet nie szkoda, ale te 550 golda byłoby fajnie mieć. Dobra, zrobimy coś takiego. O, i nie szaflowało go. Dziwne. Dobra, wsadzimy mu If It Bleeds. 3 damage'a, dobra. I zrobimy to w taki sposób, świetnie. Więc on już ginie. Tak, tego możemy sobie pojechać w ten sposób. Też mu wsadzimy jakieś bleeda. Slice and dice. Super, nietrafiony. Uppercut slice. Kurde, wszystko zdożywaliśmy, no. Pierwsza runda przeszła, no, całkiem przyjemnie. Dobra, spróbujemy tego gościa pocisnąć trochę. Dostał blida. Jeszcze 4 HP mu zostało, niestety. Kolejna atak zdożyła. No, co za walka w ogóle, wszystko zdożyjemy. Coś niesamowitego się tutaj dzieje. No i ty dostaniesz tym i w zasadzie to jest wasz koniec. Cokolwiek byście nie zrobili. Mogę was zestunować obu, ha! No dlaczego by nie? Umrzyjcie sami. nie mam nawet co robić innego. Kurde, tylko ten team nie ma healera. Nie pomyślałem o tym zupełnie, że jesteśmy teamem bez healera. Mam nadzieję, że damy radę sobie tylko i proszę, jest walka znowu. Co jest dla nas tutaj najgroźniejsze? Myślę, że zaczniemy od... wy macie jakie odporności na Blighta? 60%, a my mamy... 120, to jest 60 już. No, spróbujemy. Spróbujemy ich zblightować. Mieliśmy 60% na tego Blighta. Także nie ma źle. O, fajnie, zrezistowała Blida, to bardzo, bardzo dobrze.
Dobra, zróbmy w ten sposób na razie. Ty sobie zeslajsujesz go, tak? Jest groźniejszymi przeciwnikami. Mark Prey. No najmniej groźny atak, na szczęście. Wprawdzie on debuffuje, ale mimo wszystko nie jest to jakieś szczególnie groźne. No, liczyłem, że go może sprzątniemy. Chociaż nie spojrzałem na damage, nie wiem nawet, czy to było możliwe, żeby go sprzątnąć. No, Rende Market, to jest. 6. No, trochę dostaliśmy już, kurde, w tej walce. Ile ty masz tych blid? Aha, ty se rezistujesz te blidy, w tym jest problem. Dobra, wsadzimy to w ciebie już, żebyś się nam stąd zwinął. Dobra. Zrobię to tak. I jedziemy dalej. 9 kryt. Dobra, czyli zostaje nam jeden przeciwnik już do pokonania. Cała reszta nie żyje, a przysunie się na tyle blisko, że będziemy mogli go atakować każdą postacią. Świetnie. Escape Cloud. A to jest Blight, kurde, na wszystkich. A. Kurde, no jego będziemy chcieli raczej z tego wyleczyć, bo na nim każdy jeden damage'a jest ważny. Nie mamy healera w teamie i to może się dla nas skończyć. Znaczy mamy teoretycznie. Kurde, po co ja to zużyłem, jak mamy jego? Zapomniałem, że on ma inne skille niż zwykle mam na nim. No cóż, ale zarobiliśmy. Fajnie zarobiliśmy tutaj. Bardzo mi się to podoba. I więcej didów jeszcze. Basty nas tak bardzo nie interesują. Możemy je olać. Kurde, już jesteśmy po paru pokojach pełni pieniędzy. No to jest jakaś masakra. Dobra. Nie mamy miejsca na to. Co byśmy chcieli zastąpić? Dobra, te wody... mogłem ich zbufować. Znowu ten błąd zrobiłem. Jest hunger, okej. W sumie mało tego jedzenia mamy. Co w ogóle mamy? Explore 90% pokoi. Dobra, pójdziemy w tę stronę najpierw. O, znowu kleptomaniaczka. No i niestety cokolwiek stamtąd wyciągnie. No szkoda, to jedzenie by mi się bardzo przydało. Ewentualny głód i później też na obozowanie, no. Szkoda bardzo, że teraz tak się to potoczyło. Dobra, jakie macie w ogóle? 70, 60, 80. Dobra, spróbuj. No niestety. 2 damage, dobra. Trudno, potem się będziemy już męczyć z curami w walkach. Jest scouting kolejny. No, fajnie scoutingi się nawet trafiają, choć nie wiem skąd się to bierze. Teraz ty. Kurde. A ty chyba nie jesteś kleptomaniakiem przynajmniej, więc będę mógł to wziąć, tak? Tak, będę mógł to wziąć. Świetnie. Mamy dodatkową łopatę nawet. Też dobrze, aczkolwiek nie... Nie, no zawsze lepiej mieć dużo tych łopat, bo czasem się trafi, że nie będzie żadnej przeszkody przez cały dungeon, przez całą mapę, a czasem jest tak, że kurde, trafiamy co chwilę po prostu, nie? Dobra, tu możemy użyć antivenomu. Nieziołek. I antivenom możemy odzyskać. To też moglibyśmy wziąć. Dobra, wezmę to zamiast tych ziółek. A, chciałem kliknąć tą pochodnię już. Dobra. Zaczniemy od tego, żeby tego gościa tutaj... Chociaż w sumie on jest groźniejszy. Ale dobra, przysunęliśmy go sobie bliżej, to też dobrze. Teraz on, Stressful Incantation. Dobra, ona jest najmniej zestresowana, to jest najmniej groźne ze wszystkich akurat. Świetnie. Ty mu wsadzisz blida już. I ty też mu... kryt 16, dobra. To się przeliczyłem nawet z jej mocą. Kryt 11, kurde, no nawet nieźle nam idzie. Trzeba pamiętać, że to jest jednak też team zero levelowy w większości. Ona tylko tu ma przedstawia jakiś level, cokolwiek. Dobrze, że damage skupia się na niej, bo ona tu ma najwięcej HP i najwięcej może tak naprawdę. Dobra, o, mogłem Harvesta zrobić. Ich dwóch zaatakować, to był mój błąd teraz. Macie... ale ja mam tyle na Blight... nie. 20 na Blighta tylko. 120%, czyli jak macie 60, to 60, tak jest. Dobra, dołóżmy jeszcze.
Oni protekcji nawet sporo mają, widzę. Dobra, załóż mu jeszcze. 5 i 4. Dobra, czyli on już jest martwy. Został nam jeden przeciwnik. Super, zdodżowaliśmy go. I jedziemy dalej. Już tylko jeden przeciwnik nam został do wykończenia. Zastanawiam się w sumie, czy nie lepiej zrobić sobie na przykład czegoś tak... Aha, tego nie można na pierwszego rzucić. Dobra. No, Blight wszedł, na szczęście. Ty w zasadzie nie możesz zrobić nic, więc ty się odstresuj. Zawsze się przydasz, nawet jak nie możesz nic zrobić. To jest tylko na środkowych. Dobra. Czyli tłuczemy tym. I jeszcze jeden z nas marł. Dobra, świetnie. Kurde, zmisował. No to jeszcze przetrwa jedną rundę gość. Jeszcze ma szansę nam, kurde. Ale kolejny dodge. No naprawdę, dodżujemy niesamowicie dzisiaj. Kończymy to. Tak jest. Świetnie. Mamy fooda trochę. Bardzo fajnie. Mamy to. Dobra, odpalę sobie pochodnie do końca i wezmę to. Te z tego loda na razie olejemy. Myślę, że zajdę tu do końca i zrobimy sobie wtedy obóz. Jakoś tak bym chciał to rozwiązać. To jest Troubling Effigy. Dobra, spróbujemy. No, niestety, nic nam to nie przyniosło. Świetnie, druga łopata poszła. I... tutaj nie mamy żadnej walki, okej. Okay. Tu, dobra. Pochodnia spada, kurde, nie wiem. No. Otwórz to. 500 golda. Dobra, zrezygnuję z kluczyka w takim razie już. O, to nie są przeciwnicy dla nas. 4, ale... O, Blida jest 3, czyli idealnie. A ty wrzucasz tak i w zasadzie, gdybyśmy mieli... W zasadzie można... O, pięknie, kryt 2, bardzo fajnie. I twoja runda, pajączku? Nie, jeszcze nasza, to dobijemy go. Krytem za 22. Okej, wszystko mogliśmy wziąć, świetnie. I nic tutaj nie ma, dobra, rozbijemy sobie tu obóz już. Tak, zrobię to w ten sposób, żeby mieć jeszcze jedzenie na ewentualny głód. Ty możesz zredukować jego stres, ty możesz zredukować jego stres. Nie, redukcja stresu już nas chyba tak nie interesuje. Dobra, to sobie dołożymy. O! Fajne. Ile mamy jeszcze? 4. O kurde. Co tu się dzieje? Czemu ona odejmuje wszystkim? Nie rozumiem. Dziwne, dobra. Użyjemy z tego i z tymi buffami ruszamy dalej już. Ach, kurde. Jak nas szafluje, totalnie nas wyrzuciło na odwrót. O, nie za fajnie. Ile mamy w ogóle tu damage'a? 2 do 4, a z tego 3 do 5. Dobra. 2 razy po 4. Pięknie. No, lepiej być nie mogło. Aha, tylko że ty nie możesz tu nic zrobić. Dobra, dobij go w takim razie, skoro i tak nie możesz nic innego zrobić. Grave Nibble. Akurat rzucił się na nią. Na nią się mogą rzucać. Najbardziej mi się to podoba. Ty nie masz co robić innego, niestety. O, świetnie, dobra. Coś nam z tego wyszło. Teraz tak, ty masz być na tym miejscu. Ty masz być na tym miejscu. Okej, okay, jesteście już ustawieni. Poszło to nie najgorzej. Boję się zawsze tych ambuszy, bo potrafią strasznie namieszać czasem. Ile nam jeszcze pomieszczeń przeszło, zostało do przejścia? Mam jeszcze 5 pomieszczeń nieodkrytych, a jako że to jest medium, możemy pominąć bodajże 2. Okej. Okay. O, ta droga się trochę dłuży. Kurde, co to jest ten Weld w sumie? Bo tu to, tak jakby, nie wiem, jakieś cmentarzysko po prostu? Jakieś nagrobki są wszędzie, jakieś kofiny się trafiają w tej lokacji, jakieś krypty co się pojawiają,
No właśnie, tutaj taka choćby krypta jest. No idź tam, idźcie tam wszyscy. Tu mamy trapa. Mi się na niego zaś nie nadziać głupio. Dobra, tym razem go zdisarmowałeś, bardzo fajnie. To się troszeczkę też odstresowałeś. Najbardziej zestresowany jest ten, który odstresowuje resztę, no. W sumie właśnie nie musieliśmy nawet zbytnio walczyć o to odstresowanie podczas tego, podczas kampingu. Ponieważ... z tym stresem, kurde, stoimy całkiem nieźle. Dobra, dawaj, jeszcze raz, świetnie. I... aha, dobra, tutaj mamy coś do zebrania. Mamy bandaże? Mamy bandaże, okej. 200 golda, spoko. Już sobie rozpalamy pochodnie. I lecimy do środka. Co tu jest za walka w ogóle? Okej, co my chcemy z tym zrobić? Zaczniemy może od ciebie. Zrobimy to w ten sposób też. Tak, teraz Stressful Incantation. No okej, nie szkodzi mi to zupełnie. Dobra, Valmu Slice of A, kurde miss. Okej, on ma dość dużo dodża, trzeba przyznać. 20, no to jest w sumie bardzo dużo dodża. Ale spróbujemy mu wsadzić Bleeda jeszcze. On 2 HP zabrakło. Ale jeśli dostaniemy szansę tutaj naszym Highwaymanem... Kurde, ona coraz gorzej z HP stoi już. Ale jest w Imposition 1. Dziwnie. Dobra. Nie rozumiem tego trochę. Was będzie ciężko zblajtować w ogóle. Ale was obu możemy zblajtować. Świetnie. Więc ty już giniesz. Na ciebie zabraknie jednego. Kurde, dobra. Już się ciebie pozbędziemy w takim razie. Mogłem szybciej tego blighta zrobić. W ogóle nie pomyślałem o tym głupio. O, piękny kryt. Dobra. On już ginie i został nam jeden Fungal Scratcher. Dobra. Bufujemy się w takim razie. Na razie o takiej ilości stresu raczej nie będę szczególnie walczył. Dobra, fajnie, rzucasz się na kogoś innego. Tym bardziej, że on dodżuje jak posrany po prostu, nie? Ja nie wiem, a on ma tu 8 dodża. A to pewnie dlatego. On dodżuje naprawdę jak chory, nie? Ten gość. Znowu kryt za 20, pięknie. Odstresowali się też troszkę. Tu masz w sumie najwięcej stresów we dwójkę. O, fajnie, wszystko zebraliśmy. To jest bodajże miejsce, gdzie buffa dostaniemy. Więc w sumie dlaczego by się nie zbuffować? Nie, tutaj leczymy się ze stresu chyba tylko jednak. Ale to jest if not. Okej. Dobra, i co nam pokaże tutaj scouting? Mamy pominąć 2 pokoje. Tu mamy pusty pokój, po drodze do którego czeka nas walka. Także myślę, że nie ma to większego sensu, żeby tam iść. Didy, bardzo chcemy, bardzo chcemy. Dobra, dam tak. Zrezygnujemy z bandaży jednak. Ojej, zaś się za późno pomyślałem o tym trapie. Ale dobra, to był trap tylko na stres, a Blighta zrezygnowaliśmy, bardzo fajnie. I musimy przejść jeszcze jedno pomieszczenie. I tak zobaczymy, w jakim stanie będziemy. Możliwe, że się jeszcze cofnę do pozostałych. Okej, zużyliśmy ostatnią łopatę do końca. A dawaj, czemu nie? Jest jakiś mięs. O, fajnie, jedzenia zebraliśmy dużo teraz. A będzie można się nim nawet troszeczkę podleczyć, w razie czego. O, jeszcze się zawrócimy. W zasadzie zjedz te 4 jedzenia. Mamy na 2 głody, więc nie powinno być problemu. W takim wypadku. Aha, dobra. Zobaczymy, co jest w tę stronę. Jest pochodnia. No nie ma źle, bo w zasadzie kończą nam się te pochodnie. Jeśli chcemy przejść wszystko, to chyba nie ma innego wyjścia, jak zebrać dodatkową pochodnię. W sensie, żeby przejść wszystko na pełnym świetle. Teraz zużywamy już przedostatnią, która byłaby ostatnią. No i tak, doszliśmy już do bez pełnego światła w sumie.
Chociaż nie, w zasadzie do tych mobków doszlibyśmy i tak chyba na pełnej pochodni. No dobra, to idziemy przewalczyć swoją ostatnią walkę. Dlaczego by nie? Możemy w każdej chwili już skończyć questa. Oho, brakuje czegoś takiego jak jakaś szybka podróż już pomiędzy... Znaczy, to nie jest niby jakoś długo, ale jednak jest to trochę uciążliwe łażenie tylko przez te puste korytarze, jak chcemy się wrócić. Powinna być jakaś możliwość zrobienia tego szybciej. O, jeszcze jedna pochodnia, no proszę. Dobrze, weźmiemy tą pochodnię. Dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić? Tu mamy jakieś trzy pająki tylko. Kurde, no to tu szału nie ma. Spodziewałem się trudniejszych przeciwników. Dobra, wal w niego Blightem. Czy wal w niego. Zostało ciało? Nie zostało ciała. Nie wiem, czemu nie zostało ciało. Bo zaplanowałem to troszkę inaczej. Ale dobra, to ci przy okazji odstresujemy w takim razie. Dlaczego by nie? Myślałem, że ciało zostanie i po prostu ostatni ruch wykona on, dobijając tego pająka właśnie, którego teraz już nie mógł niestety dobić. No i dobra, kończymy. Będę się już spinać tutaj. Chociaż pewnie tym drugim atakiem też bym go dobił. Świetnie, jeszcze jakieś didy z tego mieliśmy. I co jest droższe? 15,5. Okej, weźmiemy sobie jeszcze to, dlaczego by nie? I na tym kończymy questa. Fajnie, jeszcze jakiś trinket do tego, stan amulet, dużo didów zebraliśmy na tej wyprawie wszystkich. Pieniędzy w sumie też, kurde, nieźle, no. W samym goldzie 4,5 tysiąca. Ile didów? Łącznie 16, jest świetnie. I tutaj mamy Virtue Chance, Scouting Chance in World, 15%. O kurde. No, całkiem to mi się ułożyło. Muszę przyznać, że to była bardzo, bardzo, bardzo owocna wyprawa, w przeciwieństwie do wczorajszej. Coś tu się działo, nic się takiego nie działo. Tu mamy 42, dobra. Tak czy siak zrobimy sobie teraz ulepszenie was. Ty masz ten skill, ten i ten, dobra. Tu masz to i to. A robię to już od razu, żeby potem o tym nie myśleć, że mam to do zrobienia, żeby nie musieć o tym już pamiętać. Polepszamy wszystkich. Świetnie. No i myślę, że na tym zakończymy sobie ten odcinek. Jeszcze nie wiem, co będziemy robić w kolejnym. Tu już mamy prawie dobicie do kolejnego bossa. Nie wiem, czy tego kolejnego bossa przed Panderem nie dobijemy. Mam medium, long, medium, long, short. Jest short jakiś dla weteranów i być może pójdziemy sobie tam podlevelować tych trzecielevelowców. Przy tym dzięki wam za oglądanie i do jutra.